Więc tak, ja mam na imię Stachu, jesteśmy ze wspólnoty En Christo, prowadzimy taką posługę związaną z Alfą w więzieniu. Moja rola akuratnie to jest rola koordynatora krajowego Alfy w więzieniu. Też opowiem wam krótko, opowiemy właśnie co się dzieje. I to, co chcieliśmy dzisiaj wam powiedzieć, to dać świadectwo, że nasi bracia w zakładach, którzy są w zakładach karnych, i siostry naprawdę są w sercu Boga. Powiem wam, że dreszcze mnie przechodzą, jak o tym mówię, ale tak jest. Ponad 2 lata temu miało miejsce takie duże poruszenie w naszym kraju, jeżeli chodzi o Alfę w więzieniu. Wtedy modliliśmy się, to było w Krajowym Biurze Alfa w Krakowie, przy ulicy Lea, o słowo. Posłuchajcie, jakie słowo otrzymaliśmy właśnie ponad 2 lata temu. Myśląc, przygotowując się do posługi w więzieniach. To jest modlitwa Mojżesza z 33 rozdziału Księgi Wyjścia. Mojżesz rzekł znów do Pana: oto kazałeś mi wyprowadzić ten lud, a nie pouczyłeś mnie, kogo poślesz ze mną, a jednak powiedziałeś do mnie: znam Cię po imieniu i jestem Ci łaskawy. Jeśli darzysz mnie życzliwością, daj mi poznać Twoje zamiary, abym poznał, żeś mi łaskawy. Zważ także, że ten naród jest Twoim ludem. Pan powiedział: jeśli ja osobiście pójdę, czy to Cię zadowoli? Mojżesz rzekł wtedy: jeśli nie pójdziesz sam, to raczej zakaż nam wyruszać stąd. Po czym poznam ja i lud mój, że darzysz nas łaskawością, jeśli nie po tym, że pójdziesz z nami. Gdyż przez to będziemy wyróżnieni ja i Twój lud spośród wszystkich narodów, które są na ziemi. Pan odpowiedział Mojżeszowi: uczynię to, o co prosisz, ponieważ jestem Ci łaskawy, a znam Cię po imieniu. Chciałem dać świadectwo tego, że Pan jest wierny temu słowu. Więc posługujemy w różnych zakładach karnych, ale muszę wam powiedzieć, że nie my tam zanieśliśmy Jezusa, ponieważ On tam już był. Tak krótko chciałem wam powiedzieć o historii Alfa. Jaka jest wizja Alfy w więzieniu? Otóż wizja jest taka, żeby każdy z tych 70 tysięcy osób jest w więzieniach w Polsce, kobiet i mężczyzn, każdy z tych 70 tysięcy, no może nie tak, każdy z 10 milionów, dlatego że na świecie jest 10 milionów więźniów, żeby każdy z nich mógł usłyszeć o Alfa, o Jezusie na Alfa, żeby mógł nawiązać z Nim osobistą relację. To jest pierwsza część tej wizji. Druga jest taka, że ta posługa w więzieniach naprawdę jest ożywcza, rewitalizuje nasze wspólnoty, nasze środowiska, nasze parafie. I trzecia jest taka, że ci nasi bracia i siostry nawróceni mogą naprawdę przemienić nasze środowiska, nasze wspólnoty. I o tym dajemy świadectwo. Jeżeli chodzi o to, czym jest Alfa, to wiecie, tak, nie będę o tym mówił. Tutaj tematy są takie same w Alfie, w więzieniu, jak klasyczne, i trochę to inaczej wygląda, jak posługujemy, ale chcę wam opowiedzieć o tym, jak to się zaczęło. Bo to jest naprawdę dobre i ten ślad czujemy wszędzie. Był 94 rok. Michael Emmett wraz z ojcem prowadzili tak zwany rodzinny interes. To była naprawdę pierwsza liga drugiego obiegu, więc zostali przyłapani przez policję podczas największego przemytu w historii, mianowicie przemycali 15 ton marihuany i pochodnych. Więc no, jak spotkałem Michaela, on mówi: nie, no coś, te 15 ton to tyle zostało, bo resztę już wrzuciliśmy do morza. Więc słuchajcie, oni poszli do więzienia oczywiście, ale dziewczyna Michaela mówi: słuchaj, idź na Alfa. What's Alfa? Zapytaj kapelana. Kapelan oczywiście też nie wiedział, co to jest Alfa, ale właśnie zorientowali się, że jest taka parafia Świętej Trójcy, HTB, Holy Trinity Brompton, właśnie w Brompton w Londynie. Dzwonią właśnie tam do tej parafii, odbiera Nicky Gamble i mówi: ja nie przyjadę, ale wyślę ekipę. I wysłał ekipę,
Emmy Wilson, tu widzicie ją na tym dolnym zdjęciu, po prostu niesamowita kobieta, niesamowita kobieta. Więc oni przyjechali, zrobili alfę, Duch Święty przyszedł, wiecie jak działa alfa, ja mogę powiedzieć tyle, że mam doświadczenie też duże alfy, takie intensywne, chociaż może nie takie długie, ale o ile Duch Święty naprawdę używa tego narzędzia i jestem pewien, że wy też o tym możecie zaświadczyć, to w więzieniu używa jeszcze mocniej. Więc słuchajcie, oni tam się nawrócili. Nawrócili się na alfie. Jak tacy ludzie się nawracają, to jest wydarzenie. Więc słuchajcie, potem wszyscy chcieli się... Michael Emmett mówi, idziemy na alfę. Alfa jest okej. Więc wszyscy idą na alfę. Większość po to, żeby sprawdzić, co się stało z Michaelem Emmettem, tak? Więc tak to się zaczęło. Polityka penitencjarna w Wielkiej Brytanii jest taka, bo to działo się w Wielkiej Brytanii, że tych najbardziej niebezpiecznych więźniów cały czas się rotuje, zresztą myślę, że chyba wszędzie jest podobnie, pomiędzy różnymi zakładami karnymi, żeby uniemożliwić im budowanie własnych struktur w tych więzieniach. Więc Michaela Emmetta i and Company rotowali po innych więzieniach, co chwilę do innego więzienia, więc oni prosto do kapelana, czy jest alfa, my chcemy alfę. I słuchajcie, sytuacja jest taka, że teraz w 60% więzień w Wielkiej Brytanii odbywa się alfa. I nawet ja słyszałem Davida Camerona, to jest, można znaleźć na YouTubie, jak mówi o niezwykłej skuteczności alfa. Natomiast dla systemu penitencjarnego, słuchajcie, tam są twarde dane. Ci, którzy przeszli alfa, a potem dołączyli do kościoła, współczynnik recydywizmu, czyli powrotu do zbrodni, spadł z 70% do 17%. Więc to jest po prostu zupełnie niesamowite. Więc tak jak widzicie teraz, w bardzo wielu krajach odbywa się alfa w więzieniu. Bardzo wielu, no jak porównamy do 10 milionów, to jeszcze nie jest tak wielu. Ale w Polsce na przykład w zeszłym roku 650 osadzonych wzięło udział w alfa. To, czego doświadczamy, to to, że na alfa odbywają się chrzty. To jest niezwykłe. Ludzie najpierw są chrzczeni w Duchu Świętym, potem przygotowują się do sakramentu chrztu, są chrzczeni, są po prostu niezwykłe, niezwykłe rzeczy tam się dzieją. Po co w ogóle prowadzić alfę w więzieniu? Dam wam taki jeden mały przykład tylko. Takim zakładem karnym, gdzie ja posługuję osobiście, jest zakład karny w Wadowicach. Pamiętam, jak byłem tam chyba za drugim razem. Tam jest taki, przy wejściu jest takie miejsce, gdzie oczekują więźniowie, którzy dopiero co właśnie zaczynają odbywać karę. I pamiętam tam takiego chłopaka, młodego chłopaka. Chyba siedział tam już dość trochę, tam po prostu to wszystko trwa. Takiego smutku w oczach nie widziałem u nikogo. Więc to jest miejsce do posługi. To jest naprawdę miejsce do posługi. Pan Bóg naprawdę upomina się o więźniów. Jest bardzo wiele odniesień w Piśmie Świętym do więźniów. A słuchajcie, ci nasi bracia tam, oni są tacy sami jak my. Tacy sami jak my, naprawdę. Małe doświadczenie, słuchajcie. Czy ktoś z was, ręka do góry, jeżeli przynajmniej raz przekroczył prędkość jadąc samochodem, ręka do góry. Tak, dobrze. Jeżeli ktoś z was przynajmniej raz odbierał, rozmawiał przez telefon, nie mając zestawu głośno mówiącego, ręka do góry. Słuchajcie, nie wiem jak u nas, w Wielkiej Brytanii, jeżeli coś się wydarzy, jakiś poważny wypadek, właśnie rozmawialiśmy przez telefon, z 7 lat. Więc różnica między naszymi braćmi w więzieniu a nami jest taka, że nas nie złapali. Poza tym w zakładach karnych, to jest moje też takie doświadczenie, nigdy nie pytamy nikogo, za co siedzisz. Nigdy. Ale no, bracia i siostry czasami mówią sami, dlaczego tam są. Ale jak słucham wielu z tych historii, to bardziej zasadne byłoby pytanie, nie za co tu siedzisz, ale czego my ci nie, jako społeczeństwo nie daliśmy, że tu jesteś.
Ja chciałem poprosić teraz właśnie Krzysia, żeby dał takie świadectwo, też poczujecie też właśnie o co chodzi. No właśnie, Krzysiu, zapraszam cię. Jak tu wchodziłem do tej sali dzisiaj, to Krzysztof mi mówi tak, czy nie mam stresu. Nie mam. Ponieważ ja tu nie przyszedłem mówić o sobie, nie przyszedłem mówić, opowiadać tu o mojej historii, chociaż muszę ją opowiedzieć, żeby było tutaj jasno. Ja tu jestem z łaski Pana. Przyszedłem tu świadczyć o Panu Jezusie. Przyszedłem poświadczyć o Bogu, jak potrafi zmienić człowieka, jak potrafi wszystko zbudować od nowa. Więc urodziłem się jako dziecko takie bardzo trudne z ADHD, z takim bardzo napodliwe psychorowo. W wieku 8 lat zginął mój ojciec. Mama sobie nie dawała ze mną rady, było nas czworo rodzeństwa i byłem jedynym z rodzeństwa z takim, który mama sobie nie radziła zupełnie. Więc nie chodziłem do szkoły, znalazłem się w domu dziecka. W domu dziecka spotkałem podobnych mi dzieci. Zorganizowaliśmy się w taką niewielką grupkę i zaczęliśmy dokonywać różnego rodzaju włamań do sklepów, do domów, do instytucji, gdzie bezpośrednio z domu dziecka trafiłem w krótkim czasie do zakładu poprawczego. Znaczy pierwszy zakład poprawczy, parę dni uciekłem i zakład poprawczy. W zakładzie poprawczym dzieciństwo się skończyło. To były zupełnie inne czasy, zupełnie inny poziom psychologii, inne traktowanie dzieci, początek lat 70. Nie chcę opowiadać tutaj historii o zakładach poprawczych, co tam się działo i co tego. W każdym razie dziecko się skończyło i zatarło się we mnie w sercu, bo nie w umyśle, natomiast w sercu takie poczucie dobra i zła. Wiedziałem, że jak coś zrobię, to będę dostanę taką karę, jak coś zrobię większego, to większą karę. Natomiast nie odczuwałem żadnych wyrzutów sumienia. Ponieważ w zakładzie poprawczym już musiałem walczyć o swoją godność. Nigdy nie chciałem być poniżony, nie tylko przez wychowawców, ale też przez kolegów, którzy tam byli ze mną. Więc byłem bardzo agresywnym człowiekiem. Nie dopuszczałem do siebie innych zdań, innego człowieka. Żadny dyktat traktowałem jak agresję na moją osobę. Po 6 latach w zakładzie poprawczym trafiłem do więzienia na 30 lat. To nie był jeden wyrok, ale to były 3 wyroki duże. W więzieniu skończyło się już zupełnie wszystko. Wychodząc kolejny raz na wolność w swoim tym świecie przestępczym, posuwałem się coraz to dalej. Robiłem różne rzeczy w życiu, handlowałem narkotykami, odzyskiwałem długi, porywałem ludzi, torturowałem ludzi. I ostatni wyrok, 9-letni za usiłowanie zabójstwa. Właściwie byłem w zakładzie karnym w Wadowicach. Byłem człowiekiem zupełnie niewierzącym w Boga. Nie pozwalałem przy sobie w mojej obecności nawet mówić o sobie coś dobrego czy o Panu Bogu. Zawsze się wyśmiewałem z tego. Ponieważ tak zostało to zakorzenione w moim sercu, w moim umyśle już od dziecka. W każdym razie jakieś 7 lat temu zaginęła mi córka, którą to nie było nawet biologiczne moje dziecko, lecz jak związałem się z jej mamą, miała 10 miesięcy. Kiedy ją wziąłem na ręce, zdałem sobie sprawę, jakim też człowiekiem jestem. To dziecko z taką ufnością się przytuliło do mnie i to była miłość, prawdziwa miłość ojca do dziecka i w drugą stronę tak samo dzisiaj z tą dziewczyną
Ona mówi do mnie, tato, ja mówię do niej, córciu, cały czas jest taka, ma dzisiaj 28 lat. Gdy córka mi zaginęła, zwracałem się do tych swoich kolegów tam z tej górki takiej przestępczej w centralnej Polsce, ponieważ straciłem kontakt na kontrolę na tą dziewczyną, bo ona była uzależniona od narkotyków, od wszystkiego, ale zawsze wiedziałem, gdzie jest, z kim się zadaje i gdzie się porusza. Gdy straciłem ten kontakt, a wiedziałem, że pojechała do miasta w środkowej Polsce, gdzie wiedziałem, że to jest takie centrum handlu ludźmi, handlu kobietami i ich ciałami. Więc się zwróciłem do znajomych w centralnej Polsce, żeby mnie szukali. Zdawałem sobie z tego sprawę, że później po wyjściu na tak zwaną wolność, bo już teraz nie nazywam to, że wozy na wolność, tylko opuszczałem zakład karny. Ale to nie było tak ważne. Najważniejsze było dla mnie właśnie to dziecko. Gdy znajomi moi nie znaleźli córki, chociaż wiem, że intensywnie jej szukali nawet w Niemczech i dalej tam w Austrii i w Holandii. Więc popadłem w zupełną rozpacz. To był właściwie jeden element, który tak naprawdę sobie później sprawę, który mnie łączył z Panem Bogiem. To właśnie ta miłość do tego dziecka. Ale popadłem w rozpacz, ale też nie chciałem stracić swojego autorytetu takiego więziennego, gdzie człowiek silny, twardziel, taką opinię tam miałem i ten autorytet taki z tego świata. Więc wstawałem o 3 rano i wołałem do Boga. Jeżeli jesteś, znajdź mi to dziecko, zabierz moje życie, żeby ona mogła żyć. Wołałem tak przez jakiś czas. Nie wierzyłem w Boga, ale sobie to wyobrażałem też tak, że jak faktycznie jest, to zabierze moje życie fizycznie. Pan Bóg zabrał to życie, tylko zabrał je w zupełnie inny sposób. Zauważyłem, że zaczynają znikać we mnie zachowania agresywne, gdzie chłopak stoi koło mnie, młody chłopak, i podnosi na mnie głos, bo mnie nie zna. Nie odpowiadam mu agresją, nie biję go, nie wyzywam. Wręcz przeciwnie, bronię go przed drugim kolegą moim, który tam gdzieś go próbował odciągnąć. Zacząłem zauważać, że zaczyna mi zależeć na ludziach. Pierwsze tych ludziach, których tak naprawdę całe życie znałem od dziecka, czyli z mojego środowiska. Zacząłem zauważać, że przejmuję się ich losem, przejmuję się ich bytem w tym więzieniu, że tych ludzi, których kiedyś gnębiłem, których nie pozwalałem mówić o Panu Bogu, stawałem w obronie, nie pozwalałem ich krzywdzić. Ale nie wiedziałem, co się ze mną dzieje. Latałem do psychiatry, do psychologa, mówiłem, co się dzieje, że po prostu staję się jakimś takim miękkim gościem. Córka się znalazła za pół roku, też w więzieniu. Byłem tak szczęśliwym człowiekiem, że ona znalazła się w tym więzieniu, że trudno jest nawet opisać. W każdym razie nie chodziłem do kościoła, nie chodziłem tego, chociaż szukałem gdzieś jakiejś wspólnoty, z którą bym się mógł modlić, bo po czasie zrozumiałem to, że to tylko Pan Bóg mógł zrobić. Bo skoro przez 30 lat zażywałem całe garście prawie, może przesadzam, ale 10 tabletek psychotropowych dziennie, żeby przetrwać, żeby nie być agresywnym w więzieniu. Nagle przestałem zażywać wszystkie psychotropy, przestałem reagować agresywnie do ludzi. To wiedziałem, że to nie mogło już być niczyje inne działanie, tylko Pana Boga. Pan Bóg dał mi taką dar, żebym mógł zarabiać też na życie pewnie. Dał mi dar rzeźbienia, gdzie wcześniej nie potrafiłem nawet wystrugać pudełka od zapałek, a dał mi dar rzeźbienia, gdzie rzeźbiłem naprawdę w bardzo dużo miejsc, które będą te rzeźby przez wiele, wiele lat tam.
Zacząłem uczyć ludzi w więzieniach rzeźbić. Zacząłem ich uczyć radzić sobie z agresją. Taki był stworzony program w zakładzie karnym, Tworząc dobro. Zacząłem szukać fundacji, grup wolontariackich, gdzie bym mógł gdzieś swoje prace dawać na jakieś dobre cele. Zacząłem ludzi angażować, tych skazanych, żeby pracowali ze mną na rzecz innych ludzi, żeby mieli tą empatię do drugiego człowieka, się w nich wyzwalała. I jako człowiek, który siedział za usiłowanie zabójstwa, za taką niepohamowaną agresję, gdzie człowieka zabiłem prawie bez powodu. Ja prowadziłem te programy właśnie antyagresyjne w więzieniach. Wpuszczali mi 8 ludzi tam w zakładzie karnym, gdzie przychodzili do mnie tam do rzeźbienia i do takich różnych prac. I uczyłem ich, jak sobie radzić z agresją. Co przez 50 lat nie radziłem sobie sam z agresją i nagle tych ludzi zacząłem uczyć, jak sobie radzić z agresją. Ale nie mogłem znaleźć jakiejś wspólnoty. Próbowałem w różnych denominacjach, bo chodziłem tam, nie będę wymieniał tutaj nazw, bo to nie o to chodzi. Szukałem gdzieś, gdzie bym wspólnie mógł się z kimś modlić, żebym się czuł dobrze w tym, żebym wiedział, że jestem we właściwym miejscu. Do Kościoła katolickiego nie chodziłem zupełnie, bo wcześniej chodziłem załatwiać tylko swoje interesy do tej kaplicy. I chociaż z księdzem lubiłem się, bo był kapelanem takim, który zawsze mnie zapraszał do tego kościoła, a mówiłem zawsze, że nie mam czasu, to jednak nie chodziłem nigdzie. Ale był tam taki major, bardzo wierzący człowiek, on był kaowcem i wiedział, że ja poszukuję cały czas. Cały czas poszukuję, bo ponieważ wszystko się zaczyna zmieniać w moim życiu. Oczywiście administracja zakładu karnego bardzo sceptycznie do tego podchodziła, bo całe życie mieli ze mną tylko problemy. Cały czas problemy. Ale widzieli, że idzie to wszystko w dobrym kierunku, więc zgadzali się na wszystko. W pewnym momencie przyszła do więzienia kurs Alfa. Dlaczego mówię o kursie Alfa? Dlatego mówię, że choć wiedziałem już, że Pan Bóg zmienił moje życie, to jednak nie mogłem przyswoić sobie istoty Pana Jezusa. Nie mogłem przyjąć do swojego rozumu, że Pan Jezus chodził po ziemi i mówią, że jest Bogiem. Że umarł za mnie na krzyżu, że jest zbawicielem człowieka, że taki człowiek jak ja może wrócić do życia. Więc gdy przyszedł ten kurs Alfa, ten kaowiec do mnie mówi, czy chce iść na taki kurs tej Alfa. Ja mówię, że żaden kurs Alfa nie idę, bo to kolejne oszołomy, które mi będą mieszać w głowie i takie rzeczy. Ja szukam prawdziwego Boga, prawdziwych ludzi, z którymi będę się mógł modlić. Ale z racji tego, że przychodziło do mnie dużo tych młodych ludzi takich, którzy przychodzili do mnie z powodu tych zachowań agresywnych i oni byli na tej Alfie, więc zawołałem ich i wypytywałem się ich, co na tym kursie mówią. Zaciekawiło mi to dlatego, że zobaczyłem, że są jacyś inni, że jacyś słuchają bardziej niż jak do nich mówię, bo zawsze się tak gdzieś burzyli, jak im mówiłem, że to jest złe te w życiu, to jest złe, tak jest źle. Dałem za przykład swoje życie też, że całe życie zmarnowałem. I mi powiedzieli, opowiedzieli mi o tych spotkaniach na Alfie. Więc kazałem się temu majorowi zapisać na tą Alfę. I co mnie uderzyło? Uderzyło mnie, że zobaczyłem ludzi z zewnątrz. Ludzi prawdziwych, uśmiechniętych, którzy się nie uśmiechają do mnie dlatego, że się mnie boją. Nie uśmiechają się dlatego, że im ktoś każe. Są szczerzy, otwarci. Nie narzucają mi swoich poglądów o Panu Bogu. Wręcz przeciwnie, rozmawiamy o tym swobodnie. Więc na 8 albo na 9 spotkaniu była modlitwa o uzdrowienie, o wylanie Ducha Świętego. I choć już byłem człowiekiem wierzącym, dalej nie mogłem przyswoić tej istoty Pana Jezusa
Chrystusa. Wiedziałem, że tak jest, bo mówili mi ludzie i mówili mi ludzie, do których miałem zaufanie już, ale nie mogłem dalej tego przyjąć do siebie. Wybaczyłem wszystkim ludziom, których skrzywdziłem i też prosiłem ludzi o wybaczenie, których mogłem prosić, których miałem możliwość prosić o wybaczenie. Was też zresztą proszę o wybaczenie, że jest tu ktoś, którego mogę skrzywdzić, bo jest taka możliwość, bo bardzo dużo na Śląsku też funkcjonowałem. To też przepraszam. W każdym razie, gdy była ta modlitwa, modliłem się z taką przyjaciółką, ona w tej chwili jest moją przyjaciółką, wtedy jeszcze nie była przyjaciółką, była po prostu osobą jedną z Alfy. Poczułem wyraźnie, chociaż nie słyszałem, co ona mówiła w swojej modlitwie, ale czułem tę modlitwę, jakby ją drukowała na całym ciele. Poczułem wyraźnie ulgę wybaczenia, że mogłem wybaczyć ostatniej osobie, której nie potrafiłem wybaczyć, takiej mówiłem osobę, takiego wspólnika, który spowodował to, że właśnie tam się znalazłem wtedy w tym więzieniu, ostatni raz. Poczułem wolność, poczułem się wolnym człowiekiem. Poczułem wyraźnie, że Pan Jezus oddał życie za mnie na krzyżu, za każdego z was, że kocha każdego z nas. Że nawet człowieka tak upadłego jak ja, w którym nie było już nic, tylko nienawiść, egoizm, różne żądze, chęć posiadania za wszelką cenę. Że nawet taki człowiek jak ja mógł wrócić do życia. Stanąłem przed tymi skazanymi tam i powiedziałem im tak, że Pan Jezus jest moim Panem, że wiem, o czym mówię i że jest moim Panem. Na następnej Alfie uczestniczyłem już jako pomocnik, na następnej uczestniczyłem już jako gospodarz grupy, na następnej znowu jako gospodarz grupy. 14 lipca zeszłego roku wyszłem na wolność. 15 lipca byłem z powrotem w więzieniu. Tylko już byłem jako kto inny. Byłem już jako jeden z zespołów Alfy. Do dzisiaj funkcjonuję w różnych poziomach Alfy, bo w Alfie więzieniu, w zakładzie wyłowawczym, w Alfie tradycyjnej na wolności jestem też jednym ze współorganizatorów, bo udało się nam zrobić w moim mieście też. Patrzę na ludzi zupełnie inaczej. Nie przejdę koło człowieka w potrzebie, obojętnie żadnego, nigdy. Żyję z pracy własnych rąk, żyję z rzeźbienia. Teraz obecnie skończyło mi się rzeźbienie, to poszłem pracować na budowę. 30 października miałem bierzmowanie, a 30 grudnia miałem ślub. Te dwa sakramenty były tak dla mnie ważne, że Pan Bóg pozwolił mi to zrobić w 5 miesięcy wszystko. Dzisiaj jestem szczęśliwym mężem, szczęśliwym ojcem, szczęśliwym człowiekiem i jestem szczęśliwy, że mogę stanąć tu przed wami i powiedzieć. Jak mi tu Krzysztof mówił o tym stresie, to się właśnie zastanawiałem, że tak było na początku, jak mówiłem gdzieś, a mówię w bardzo dużo miejsca, że gdzieś się stresowałem, lecz zaufałem Panu Jezusowi bezwzględnie i będę mówił wszędzie o tym, co Pan Bóg zrobił ze mną, że Pan Bóg zbudował tu swój dom. Piękny dom. Tyle chciałem wam powiedzieć. Dziękuję. Ja chciałem Krzysia poprosić właśnie jeszcze o słowo teraz, ale tak naprawdę to też chcieliśmy powiedzieć, że posługa w więzieniu to nie jest posługa dla mężczyzn. Mi kiedyś się wydawało, że do więzienia to tylko mężczyźni, to tacy twardzi, tak, bo
mogą się spotkać z jakimiś reakcjami takimi też nieprzyjaznymi i tak dalej. Nauczyliśmy się tego, że zupełnie nie. Że tak naprawdę każdy może posługiwać, a najlepsze zespoły to są zespoły mieszane. Bo to, co przynosimy do więzienia, to jest po prostu trochę normalności. I to działa zarówno na naszych braci, którzy odsiadują karę osadzonych, ale tak samo na personel więzienia i na ochronę, i na tą część no właśnie taką wychowawców i tak dalej. Krzysiu, ciebie chciałem poprosić o świadectwo też, o taki, to taki parę informacji, tak, jak można, jaka jest sytuacja, tak. Okazuje się, że więzienia są otwarte w Polsce. Chciałem przybliżyć właśnie kurs Alfa więzieniom od strony organizatora, inicjatora kursów Alfa. Z kursami Alfa jestem związany od 5 lat. Zacząłem jako uczestnik. Teraz w Alfa Polska, w biurze Alfa Polska, tak jak Stasiu wspomniał, zajmuję się koordynacją, inicjowaniem Alf w Polsce południowo-zachodniej, czyli na Śląsku też. I chciałem, jak zobaczyłem tutaj waszą wspólnotę, was serdecznie zachęcić do tego, że jak doświadczyliście takiego mocnego doświadczenia Pana Jezusa w swoim sercu na kursie Alfa, że chcecie o tym mówić, żeby nie mówić tylko o Jezusie i żyć z Jezusem w swoim życiu osobistym, wewnętrznym, duchowym, rodzinnym, w miejscu pracy, ale żeby iść na takie krańce świata, które nie są daleko od nas. Żeby iść również do zakładu karnego, tam gdzie jest dużo smutku, tam gdzie jest dużo beznadziei, tam gdzie tak trudno jest mówić o radości i tak trudno jest mówić o Bogu, gdzie w tym miejscu jest Pan Bóg, ale ludzie tego nie doświadczają. Nie doświadczają, ponieważ są zamknięci. I trzeba takiego, trzeba im takiego doświadczenia, gdzie zobaczą ludzi, nie tylko kapelana, którego mają w zakładzie karnym i w różny sposób go traktują, czasami jako jednego z urzędników, jako jednego z nich, którzy są aparatem również przymusu, ale trzeba nas świeckich, którzy nie będą tylko opowiadać, ale będą dawać świadectwo. Ale będą dawać świadectwo, jak żyć z Panem Bogiem i żyć Bogiem w swoim życiu. Jak powiedzą, skąd przychodzą i w jaki sposób Bóg zmienia ich życie. To jest bardzo ważne, ponieważ gdy idziemy w ten sposób, to się nie boimy. Na pewno nie jeden z nas tutaj siedzących powiedział, no dobrze, ale jak tam iść, jak tam jest tylu przestępców, którzy tyle zła zrobili i czy ja tego doświadczę. Zapewniam cię, nie doświadczysz. Nie zdarzyło się żadne tak zwane nadzwyczajne zdarzenie, żeby ktoś z posługujących doświadczył czegoś złego od osadzonych w zakładzie karnym. Alfa gwarantuje bezpieczeństwo, tak? Jeżeli tutaj Duch Święty zapali tą wspólnotę do tego, żeby wyjść, iść do więzień, które są tutaj w okolicy, aresztu śledczego w Tarnowskich Górach, na Śląsku jest dużo więzień. Jesteśmy po rozmowach z dyrektorem okręgowym w Katowicach, który powiedział, proszę przychodzić i mówić, do którego zakładu karnego chcecie iść. Więzienia, zakłady karne są otwarte dla was. I po tej rozmowie wystartowała Alfa, która już się skończyła w zakładzie karnym w Raciborzu. Po świętach wielkanocnych idziemy na rozmowę do kapelana w zakładzie karnym w Katowicach. Także jest przychylność władz, jest przychylność kapelanów. Jeżeli nieraz kapelan nie może, to mówi, przyprowadźcie swojego księdza. I mamy też takie Alfy, ponieważ ja posługuję na Alfie w zakładzie karnym w Trzebini
i w areszcie śledczym w Mysłowicach. I to nie jest problemem po prostu, że czasami kapelan nie może chodzić z nami, ksiądz proboszcz z Lędzin, bo z taką wspólnotą z Lędzin posługujemy w zakładzie karnym w areszcie śledczym w Mysłowicach, a w Trzebinie mamy kapelana, który jest wewnątrz zakładu. Słuchajcie, i to jest wspaniałe. Na pewno się nie bójcie, na pewno idźcie z tą radością, idźcie z tym wzrostem, którego sami doświadczacie w życiu osobistym, w życiu waszym duchownym, idźcie się podzielić tym wzrostem, bo Alfa też gwarantuje wzrost. I to jest niesamowite, że możemy się podzielić doświadczeniem naszej wiary. To, co Stasiu mówił, wasza wspólnota się ożywi, ponieważ w Alfie nie uczestniczy kilkunastu wolontariuszy. Zazwyczaj nie wpuszczają więcej niż 15, tak, do zakładu karnego. Ale wszyscy, którzy przygotowują ciasta, poczęstunek, ci, którzy się modlą w intencji nawróceń, dotknięcia przez Boga serc uczestników, w intencji posługujących, ci, którzy idą nauczać, to jest ta strefa wzrostu, gdzie wszyscy wzrastamy, gdzie sami dzielimy się swoim doświadczeniem, ale też słuchamy świadectw, jak Bóg przemienia serca tych uczestników. Czasami te trudne świadectwa zmieniają nas i uświadamiają nam, jak dobry jest Pan Bóg dla nas, jak czego dobrego myśmy doświadczyli, przed czym nas uchronił, przed jakimi złymi doświadczeniami. Idąc do zakładu karnego z całą grupą posługującą, tak jak Stasiu wspomniał, wcześniej trzeba się przeszkolić. Alfa Polska, Biuro Alfa Polska organizuje szkolenia, także jeżeli decyzja zapadnie, a zachęcam, żeby zapadła jak najszybciej, przemodlić i podjąć dobrą decyzję i się nie zamykać, jeżeli ona będzie trudna i będzie, że macie iść. Alfa Polska organizuje szkolenia, przyjedziemy tutaj, przeprowadzimy szkolenie z bezpieczeństwa, sposobu prowadzenia nauczań. Nie ma się czego bać, w jaki sposób zorganizować. Oferujemy pomoc w pierwszych rozmowach z dyrekcją zakładu karnego, z kapelanem, jeżeli nie jest znany osobiście tutaj. No może w tej parafii posługuje nawet kapelan, no to wtedy jest sprawa otwarta, tak? Drzwi, można powiedzieć, są otwarte. Z administracją więzienną rozmawiamy i oferujemy swoją pomoc. Także powiem tak, moje doświadczenie Alfy jest takie. Pierwsza Alfa, która odbyła się w zakładzie karnym w Trzebini. Nie wiedziałem nawet, że jest zakład karny. Podczas weekendu alfowego z grupą organizatorów takiej normalnej Alfy, jak tutaj przeszliście, zaczęliśmy rozmawiać, że dobrze by było, jak byliśmy na konferencji w Krakowie, iść do zakładu karnego, przeprowadzić Alfę, ale nikogo nie znaliśmy w zakładzie karnym. Myśleliśmy o Mysłowicach. Na to podeszła jedna ze współorganizatorek i mówi, słuchajcie, no czemu do Mysłowic, jak możemy iść do Trzebini? Po południu mieliśmy mszę świętą naszej wspólnoty w Krakowie, w centrum Jana Pawła II. Spotkałem się ze Stasiem i mówię, Stasiu, jest pomysł iść do zakładu karnego w Trzebini. No super, no to się wybierzmy. Słuchajcie, za półtorej tygodnia od tego spotkania byliśmy na rozmowie u dyrektora. Rozmawialiśmy z naszym kapelanem, no i owocem tego spotkania było to, że rozpoczęliśmy po około miesiącu pierwszą edycję Alfy w zakładzie karnym w Trzebini. Teraz jesteśmy po czterech edycjach zakończonych i kurs Alfa to początek. To początek dla osadzonych, to początek też dla administracji więziennej. Kiedyś w rozmowie w cztery oczy dyrektor żartobliwie mnie zapytał, słuchajcie, co wy dajecie w tych ciastach naszym osadzonym? Ja się przeraziłem, słuchajcie, jak facet w mundurze mnie o to pyta, a nas kontrolują za każdym razem. Jak zobaczył zakłopotanie w moich oczach, mówi, nie, to był tylko żart. Mówi, wie pan, ja tutaj patrzę, bo tam jest monitoring, ja tutaj patrzę i obserwuję. Przychodzą sami, bo to jest zakład półotwarty.
słuchają was z zaciekawieniem. Macie frekwencję od samego początku, mieliście frekwencję, bo to podsumowanie było, od samego początku do samego końca. Wszyscy pracowali w grupach, byli uśmiechnięci, zaczęli chodzić do kościoła i jeszcze zrobili kółko różańcowe przed mszą. No to słuchajcie, to jest niesamowita przemiana, bo na mszę wcześniej tam chodziło kilkunastu osadzonych, a później kaplica była pełna. Także słuchajcie, takie doświadczenie, to z czym my przychodzimy, to co możemy sami dać, to buduje przede wszystkim tych, do których przychodzimy, ale to buduje też nas. Takie dobre słowo, po prostu to doświadczenie, to dzielenie się wiarą, gdzie na początku nieraz usłyszymy na spotkaniu małej grupy, w życiu nie ma nic za darmo. Czego wy od nas chcecie? A później na końcu jest zupełnie inna rozmowa. Ale jaka, to musicie doświadczyć sami, jeżeli oczywiście chcecie. Ja dziękuję. Takie krótkie świadectwo, bo pora jest późna. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo proszę, jesteśmy do dyspozycji. Chciałem tylko dodać jeszcze tutaj taką sytuację, bo po pierwszym kursie Alfa, gdy dyrektor zakładu karnego i ten kierownik ochrony zapytał mnie, panie Krzysztofie, co ta Alfa wam daje? Więc mu odpowiedziałem, że Alfa w 10 spotkań zrobiła więcej niż wy 40 lat w resocjalizacji. Zdziwił się troszeczkę, bo też miał taki sceptyczny podejście do tego wszystkiego. Ale w sobotę byłem w zakładzie karnym w Raciborzu, jako posługujący tam też z Alfą. I tamtejszy dyrektor zakładu karnego mówi tak, ja znam tego, mówi Bąka tam z Wadowic, Tomka, czyli tego kierownika ochrony. I mówi tak, ty wiesz co, bo mnie kontrolował, czy może mnie wpuścić do więzienia. Ty wiesz co, ten Krzysiek się chyba naprawdę zmienił, wiesz. To jest niesamowite, że on w to uwierzył wreszcie, bo on był sceptyczny bardzo w stosunku do mojej osoby, ponieważ miał zawsze ze mną bardzo poważne problemy. Dziękuję. Jeszcze tak ostatnie dwa zdania naprawdę, które chcieliśmy powiedzieć. Jeżeli chodzi o zakład karny w Wadowicach, ten zakład się kompletnie zmienił. O tym mówi dyrekcja. W ogóle to jak wszystko się tam układało, to było, sekwencja była niezwykła, nie chcę o tym teraz mówić. Ale rzeczywiście no, dyrekcja sama mówi, a słuchajcie, nie zrobilibyście kursu Alfa dla naszego personelu, tak? Rzeczywiście no, tam Alfa, grupa Alfa jest już, można powiedzieć, czymś naturalnym. Jesteśmy postrzegani jako tacy sprzymierzeńcy. W ogóle robimy to, do czego oni są powołani, czyli właśnie ten ludzie z systemu penitencjarnego. Natomiast to, o czym też mówi kapelan, on mówi, to więzienie się zmieniło zupełnie. I dam wam przykład tylko jednego takiego chłopaka. Ten przykład bardzo do mnie przemawia. On odsiaduje karę za podwójne zabójstwo. I kolejną Alfę już przeżywał, ale on był w mojej małej grupie. Akurat z moją żoną tam posługiwaliśmy wtedy. Moja żona Iwonka była gospodarzem małej grupy, ja byłem pomocnikiem, więc miałem w ogóle fajnie. Ale Staszek cały czas, no tak miał na imię, cały czas chodził z pytaniem, czy Pan Bóg mi przebaczy. No, my tłumaczyliśmy, słuchaj, po prostu Pan Jezus zapłacił taką cenę, że nie ma takiego grzechu, którego by nie odpuścił. On już zapłacił, tak? A Alfa odbywa się w miejscu, dokładnie w tym samym miejscu, gdzie w 1945 roku był przetrzymywany przed wykonaniem wyroku, już po wyroku w Norymberdze, Rudolf Hess. Dokładnie w tym samym miejscu. Kilka miesięcy to trwało. Z tego, co my wiemy, on
się nawraca, bo kilka miesięcy potem no, nawrócił się, potem został stracony w Oświęcimiu. To jest sprawa między Panem Bogiem a nim. Wierzę mocno w Boże miłosierdzie nad wszystkimi. Więc słuchajcie, w tym miejscu zestawienie tych dwóch, jednego wydarzenia i tego głosu od właśnie tego Staszka bardzo do mnie mocno przemawia. Więc słuchajcie, chodzi o to, żeby pójść do naszych braci, do sióstr, po prostu pokazać im drogę do domu, powiedzieć im o tym, słuchaj, czeka na ciebie suknia, sandały i pierścień. Zachęcamy was, jeżeli to, co mówiliśmy, jakoś was poruszyło, no to może zapytajcie pani, co chcesz im przez to powiedzieć. To jest wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Jeżeli macie jakieś pytania, to jesteśmy do dyspozycji. Dzięki. Ach, w Wadowicach to by mieliśmy naprawdę luksus, bo my mieliśmy same weekendy, posługiwaliśmy w soboty. Ale weekend alfa to jest bardzo różnie. Są takie zakłady karne, gdzie weekend to jest cały dzień na przykład i to jest luksus. Natomiast no, akurat w naszym przypadku dwie godziny, więc weekend rozbity na tam cztery spotkania. Więc to jest taka konkretna posługa, powiem wam. Ponad trzy miesiące, ale muszę to też powiedzieć, to też jest moje świadectwo. Tak zmotywowanych zespołów nigdy nie widziałem jeszcze. Jak przyszliśmy do zakładu karnego w Wadowicach, dyrekcja mówi, okienkiem dla was jest sobota, 13:30. Ja myślę sobie, sobota, 13:30, kogo ja znajdę? Czy to jest czas premium, czasu wolnego? Naprawdę nie ma problemu z wolontariuszami. Ostatnio mieliśmy 30 wolontariuszy, którzy chciało posługiwać. No, za dużo trochę, tak? Kilkunastu to jest maksymalnie. Więc naprawdę my dostajemy więcej niż dajemy. To jest po prostu niezwykłe. Ktoś ma pytania? Ja mam. Ja chciałam zapytać o najtrudniejsze doświadczenia z tej pary. Bo tak naprawdę, co mówicie, to to jest bardzo optymistyczne i takie pozytywne, nie? A takie najtrudniejsze momenty. Krzysiu? Dla mnie najtrudniejszym momentem na Alfie był ten moment, kiedy powiedzieliśmy, że to już jest ostatnie spotkanie i padło pytanie, i co my mamy teraz zrobić? I to było takie najtrudniejsze doświadczenie. To jest tak jak na Alfie. Wielu ludzi przychodzi do Boga ze względu na ludzi i przychodzi na początku do tych ludzi i dla tych ludzi. I potem następuje ten czas próby tego doświadczenia. My optymistycznie mówimy, przyjdziemy ponownie. Bo to jest tak, że jak raz się wejdzie do więzienia, do zakładu karnego, to raz, że nasi uczestnicy oczekują kolejnych edycji. Oczekuje tego administracja, to o czym mówił Stasiu. Jeżeli pójdziecie, to sami będziecie chcieli tam wracać. Bo nie można być obojętnym. Nie jesteś w stanie być obojętnym. I dajesz tą nadzieję i później jest kolejna alfa. I tak jak Krzysiu wspomniał, angażujesz osadzonych do kolejnych edycji. I potem oni już sami odpowiadają sobie na to pytanie. Poczekamy i będzie kolejna edycja. Dla mnie najtrudniejsze było odpowiedzieć na takie pytanie. Bo wiem, tak jak powiedziałem, sprawy bezpieczeństwa, sprawy organizacyjne, nie ma problemu. Problemy się naprawdę same rozwiązują. Dla mnie, jeżeli mogę powiedzieć o moim najtrudniejszym doświadczeniu, teraz tak sobie uświadomiłem, takich generalnie nie ma. To, czego doświadczamy, to, że to po prostu idzie. My tam, zapewniam was, że to niewiele ma wspólnego z nami. My tam po prostu tylko jesteśmy. Natomiast ktoś inny to prowadzi. Natomiast pamiętam też taką sytuację,
był taki chłopak, młody chłopak, taki bardzo, no, mieliśmy dużo takiej, takiego zrozumienia dla niego. Aż to krzyczało o miłość, wiecie, o brak miłości. Nawet tam miał taki tatuaż, kiss me, tak, i jasno to zrozumieliśmy. Miał 5 prób samobójczych. Tak to było widać na ręce. 1, 2, 3, 4, 5 na jednej i drugiej. I smutny chłopak. I w czasie, to była chyba pierwsza edycja Alfy, on miał próbę samobójczą, więc to było trudne. Natomiast teraz, jak go widzę, jak się uśmiecha, to jest, słuchajcie, no, taki szczerbaty trochę uśmiech. To jest jeden z najpiękniejszych takich uśmiechów, które ja pamiętam. Mhm. To znaczy tak, no. To znaczy tak, to jest różnie. Zakłady karne dzielą się na generalnie 3 takie rodzaje. Otwarte, półotwarte i zamknięte. Te zamknięte to są w maksymalnym rygorze tak zwanym. Zamknięte po prostu. No i są jeszcze areszty śledcze. Ale nawet jak są jakaś jednostka nazywa się areszt śledczy, to tam są różne oddziały. Więc w zakładzie typu zamkniętego osadzeni zapisują się na Alfę. I oni są doprowadzani, poszczególnymi oddziałami są doprowadzani przez ochronę na Alfę. Jeżeli chodzi o półotwarte, sami przychodzą. Więc to jest tak, że słuchajcie, to się samo weryfikuje. Tutaj Krzysiu ma doświadczenie takie, że po 50, cały czas po 50, to w ogóle niesamowite. Powiem wam, że jak zaczynaliśmy Alfę, to tam przyznało się właśnie taki, niektóre osoby tam z personelu, byliśmy przekonani, że pies z kulawą nogą wam na to nie przyjdzie. Zorganizowaliśmy taki koncert na początek. Po koncercie zapisało się 50 osób na kurs Alfa. My mieliśmy zgodę na 30 tylko. Druga edycja, zapisało się 70, także w ogóle to, no, tak jak słyszycie, to po prostu idzie. No i dzieją się cuda, tak? Mogę powiedzieć, że jeżeli na naszych kursach tych klasycznych ktoś mówi, że o, mamy infrastrukturę taką słabą, nie mamy dobrego miejsca, to niech idzie do więzienia, zobaczy. Słuchajcie, no, w Wadowicach mamy w takiej małej świetlicy, mamy główne tamte spotkania przy kawie. To wiecie, słuchajcie, to jest 50 osób, to my tak z zespołem, jest taki stół ping-pongowy na środku, a reszta to po prostu jest ciasno. To jest najpiękniejsze miejsce na Alfę, to jest w ogóle niesamowite. Więc to po prostu płynie, to jest niezwykłe. A w jaki sposób zapraszacie na osadzonych? Więc to jest różnie. Dla mężczyzn to, czego się nauczyliśmy, dobre są plakaty Alfy, wiecie, są profesjonalne plakaty Alfy. Jeżeli to jest męskie więzienie, dobrze jak zaprasza kobieta. W ogóle to jest bardzo ważne, żeby zespoły były mieszane. I często, jeżeli chodzi o mężczyzn, no Krzysiu mógłby też powiedzieć coś, możecie z nim porozmawiać potem, ale często kobiety, które przychodzą z zespołem, to są często inne kobiety niż te, które znają nasi bracia tam właśnie osadzeni. Więc no, takie normalne relacje, jakie są między nami, to zresztą może u Krzysia to słyszeliście, że no, jesteśmy, zachowujemy się normalnie, no, jesteśmy grupą przyjaciół, która przychodzi, no, normalnie się odnosimy do siebie. To po prostu jakoś działa. Rzeczy, które są dla nas normalne, zaczęliśmy zauważać, że one w jakiś taki nadzwyczajny sposób działają. Tak są, nasi bracia to jakoś odbierają szczególnie. Więc jak zapraszamy, no to jest plakat. To, co bardzo dobrze działa, można nagrać jakąś informację do radiowęzła. Fajnie, jak to zrobimy, mamy możliwości, tak? Możemy coś fajnego nagrać, fajny tekst z humorem zaprosić. 100% skuteczności, dotrze do każdego.
Można coś, jakąś taką wizualną też na informację przekazać. Można zorganizować taki koncert zapraszający, jakąś dobrą kapelę zorganizować, kilka świadectw. Po prostu zaprosić, jeżeli chcesz, tak jak na Alfę. Jeżeli chcesz, przyjdź. A duchowie? Proszę? A duchowie, co prawda? Oj, kobiety. Znaczy, ja mam doświadczenie, startowaliśmy z kursem Alfa w areszcie śledczym w Kielcach. Odsetek kobiet w polskich więzieniach jest mniejszy niż na przykład w zachodniej Europie. Jak myślicie, na te 70 tysięcy osadzonych, ile jest kobiet? No, ile? 15 tysięcy. Jest niecałe 3 tysiące. Natomiast kobiety bardzo często to jest tak, że to są osoby podwójnie pokrzywdzone. I to jest też, mnie to też bardzo porusza. Czyli osoby, które najpierw są krzywdzone, potem nie wytrzymują i to one krzywdzą. Wiecie, są bite, gwałcone. I to jest bardzo, bardzo trudne. Więc jeżeli chodzi o kobiety, ja mam doświadczenie kursu Alfa w zakładzie karnym w Kielcach. To jest po prostu niezwykłe. Tam mieliśmy chrzest między innymi. Była dziewczyna, taka młoda, piękna dziewczyna, która właśnie przygotowywała się do chrztu i na koniec Alfy właśnie przyjmowała chrzest. Rodzice chrzestni to byli osoby z Alfy, ksiądz kapelan. No, to było niezwykle poruszające, naprawdę. Ksiądz biskup tam też się zaangażował. Krzysiu, powiedz świadectwo, bo ty tam, Krzysiu, był z nami też wtedy, jeżeli chodzi o kobiety. Byłem w zakładzie karnym w Kielcach ze Stasiem tam i z moją małżonką obecną. Ponieważ małżonka moja nie idzie za mną, tylko idziemy razem za Panem Jezusem i też w dużo miejscach jesteśmy razem. Dzisiaj nie mogła przyjechać tutaj, ale wszędzie prawie jest. Więc kobiety w więzieniu bardzo często są zachowują się trudniej niż mężczyźni nawet. Była taka dziewczyna, bardzo zniszczona, widziałem, bardzo taka zaniedbana, która podeszła do mnie i chciała mi po prostu podziękować, że tam jestem. Widziałem, że ona jest takim obiektem właśnie prześmiewczym tam w tym więzieniu ze względu na swój wygląd czy na swoją posturę. Choć może ja się widziałem, jak bardzo ona pragnie się przytulić do mnie, ale jak bardzo ona boi się tego, że mogę ją odrzucić. Gdy ją przytuliłem do siebie tak mocno, jak zobaczyłem jej oczy, to zauważyłem, że w tych oczach pojawiła się nadzieja, że ona może żyć inaczej. Przypuszczam, że ona też była właśnie osobą taką w przeszłości bardzo krzywdzoną gdzieś przez, nie wiem przez kogo, ale i później też się tak zachowywała. W każdym razie oni tak bardzo potrzebują też tej bliskości Pana Boga. A Alfa, co wy macie w Alfie? Tu jest dużo Alfowiczów. Kiedyś powiedziałem kierownikowi ochrony, że Alfa ma taką broń. On mówi do mnie o broń w więzieniu. To jest jednak prawda. Pan Bóg wyposażył ludzi, którzy przyszli z Alfą, w szczególną broń. W broń miłości. To jest chyba najskuteczniejsza broń dla tych ludzi, którzy tam są. Oni zrobili dużo złego w życiu. Nie zawsze to było ich życie różowe. Ale oni, jak poznają Pana Boga, oni są zupełnie innymi ludźmi. Mówię tu dlatego tak, bo wiem, jak ja funkcjonuję teraz. Wiem, że nie tylko posługuję skazanym i różnych zakładów obławczych, ale też posługuję w Alfie tradycyjnej, gdzie też jestem gospodarzem grupy i współorganizatorem takiej Alfy w moim mieście.
Dlaczego? Dlatego, że widzę, że tutaj na zewnątrz, poza zakładem karnym, ludzie mają też bardzo poważne problemy i nie chcę koło nich przejść. Kiedyś spotkałem taką panią w pewnej miejscowości, która bardzo chciała ze mną rozmawiać. Jak zobaczyłem jej oczy, puste jak ryba, puste oczy jak ryba, nie mogła wybaczyć swoim zięciom i wnukom, że krzywdzą ich, czy i córkom, że krzywdzą jej wnuki. Przez wiele lat ta kobieta się nie uśmiechała. Gdy pomodliliśmy się na nią z przyjaciółmi, ta kobieta po prostu odżyła. Jak zobaczyłem, jak ją dzisiaj widuję, jakbym zrobił jej zdjęcia w tamtym czasie i dzisiaj, nikt z was by nie powiedział, że to jest ta sama osoba. Dlatego też nie mówię tutaj tylko o więźniach, chociaż to jest bardzo potrzebne. Dziękuję. Tak to jest w ogóle u Krzysia, to jest niesamowite. Pamiętam, jak mówił mi to świadectwo. To jest naturalne, tak? Ktoś jest jakiś problem. Możemy się pomodlić nad tobą, za ciebie. No i dzieją się cuda. Pamiętam, to były pierwsze dni wolności Krzysztofa. W naszym domu w Lanskoronie, w domu En Christo, tam skręcaliśmy ławki. Słuchajcie, dzwoni telefon do Krzysia i dzwonią chłopaki z więzienia i mówią: Krzychu, bo my się tu wszyscy modlimy za ciebie. Słuchajcie, trzeba wiedzieć, gdzie znajduje się telefon na korytarzu. Zaraz obok dyżurki ochrony. 2 lata temu taki tekst w tym miejscu byłby, w zasadzie to byłby koniec dla nich. Więc to też pokazuje, jak sytuacja tam, otwarcie tych właśnie osadzonych, jak się zmienia. To zupełnie niezwykłe. To znaczy tak, jeżeli chodzi, to zależy od zakładu karnego. Jeżeli chodzi o zakłady półotwarte, często jest zgoda na to, żeby przenieść. Nawet samochodem czasem można wjechać. Natomiast jeżeli chodzi o zakłady zamknięte, to bardzo często, na przykład tak jest w tym zakładzie, gdzie my posługujemy, żadnego pendrive'a, komputer, to zapomnieć w ogóle, nie mam takiej możliwości. Ale są takie, gdzie można, więc to jest indywidualna sprawa, zależy od dyrekcji. No i słuchajcie, na początek, no to my jesteśmy, no musimy zbudować sobie reputację, tak. Ale no, w zakładach zamkniętych często jest tak, że nie ma takiej możliwości, żeby wykorzystywać filmy. Natomiast osadzeni bardzo lubią nauczania na żywo, tak mogę powiedzieć. Tak. Jeżeli chodzi o nauczania na żywo, to proszę się nie obawiać, mamy konspekty. Można się naprawdę dobrze przygotować. A wszyscy jednak preferują, jak pytamy, nauczania na żywo, ponieważ wykład Nickiego Gambla jest wiadomo w rzeczywistości brytyjskiej. A tutaj nasza rzeczywistość jednak dość mocno odbiega od rzeczywistości z tamtego kraju. I wchodząc na Alfę, mamy znacznie mniej czasu niż na klasycznej Alfie. Wejście do zakładu karnego zabiera sporo czasu, przejście przez strefy bezpieczeństwa. Zazwyczaj mamy okienko 2 godziny i musimy się zmieścić ze wszystkim. Ze wszystkim, to znaczy się od wejścia do wyjścia, a czasami jest tak, że nie mamy też ekstra czasu, ponieważ później wchodzimy i musimy zdążyć z nauczaniem. Jeżeli zarezerwujemy sobie 30 minut na nauczanie, a zostaje nam 15, no to mówca musi zdążyć z istotą, tak? Mając w głowie przygotowany plan nauczania, powiedzieć rzeczy najważniejsze, tylko najważniejsze z tego nauczania po prostu. A film nam nie daje takiej możliwości. Najlepiej jest się przygotowywać po prostu i do tego zachęcamy. Mamy przygotowane też takie transkrypty do Alfy, wykładów na Alfie w więzieniu. Generalnie wykład trwa 20 minut, maksymalnie pół godziny, także wiecie, short and sharp, da, 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 da. I to działa. Nie wiem, bo tutaj właśnie Krzysiu mówił, że mamy 40 minut, tak? My jesteśmy dostępni później, jakby kto chciał, tak? Ja na 8 idę do pracy, więc no, mam dużo czasu.